Cześć, jak powitam serdecznie, słuchajcie no troszkę inny formacik, miałem nagrywać o tym co powiedział Wojtek Szczęsny na podcaście Wojewódzki Kędzierski, bo naprawdę było tam wiele ciekawych treści i do tego mam nadzieję jeszcze przejdziemy, ale Krzysztof Stanowski mnie troszkę wyprzedził i komentuje to co przede wszystkim robił Kuba Wojewódzki na tej wywiadzie ze Szczęsnym a naprawdę robił dosyć sporo i dużo kontrowersji było po tej rozmowie, no oczywiście Krzysztof Stanowski jak to Krzysztof Stanowski musi swoje pięć groszy wtrącić, szczególnie w takim temacie, w temacie politycznym. Wiemy, że rozmawiamy tutaj o dwóch naprawdę dużych postaciach polskiego internetu, polskiego show biznesu, a przede wszystkim o naprawdę dwóch bardzo dobrych dziennikarzach. Więc mamy lekkie dymy, a że dymy w internecie są popularne, no to zobaczmy, przeanalizujmy sobie to, co powiedział Stanowski o Wojewódzkim i o tym całym podcaście. Let's go! Stanowski przeprowadził wywiad z Wojciechem Szczęsnym i trudno nie dojść do wniosku, że ten wywiad poszedł Wybitnie nie po jego myśli. Muszę przyznać, że początek rozmowy z Krzysia, no to jest bardzo dużo partnerów. Zauważycie to: X.com, XTB, F. King, naprawdę Rocket Jobs. Naprawdę widzę, że kanał Zero rośnie w siłę i tych sponsorów przybywa. No to chyba dobrze. Dziennikarz bardzo starał się wymusić na Wojciechu Szczęsnym jakieś polityczne deklaracje, wymusić na nim jakieś światopoglądowe. Odezwy do narodu, skaperować go do swojego obozu, a gdy to się nie udawało, to w pewien sposób go wychpić. Tak, no tutaj ewidentnie Krzysztof Stanowski mocno będzie mówił o tych politycznych kwestiach, które chciał poruszać Kuba Wojewódzkiej w tej rozmowie z Wojtkiem Szczęsnym. No dobra, zobaczmy. Natomiast Wojciech Szczęsny z ogromną gracją ominął wszystkie zastawione pułapki. Tak się dziwnie złożyło, że najcelniejsze pytanie, jakie padło w tym wywiadzie, padło z ust nie przepytującego, ale pytanego. Brzmiało mianowicie tak. A ty wiesz czym jest dobro? No właśnie, czym jest dobro, słuchajcie, czy dowiemy się z tej rozmowy, czym jest szeroko pojęte słowo dobro? Wódzki bardzo chciał usłyszeć, dlaczego polscy piłkarze są tak wstrzemięźliwi w politycznej agitacji. Dlaczego nie korzystają ze swoich zasięgów, dlaczego nie meblują swoim widzom głów, dlaczego nie mówią swoim widzom, jak mają myśleć. I nagle okazało się, że szczęsny mówi coś, czego nie da się usłyszeć na co dzień od tych wszystkich celebrytów, aktorów, aktorek, piosenkarzy, piosenkarek. Nagle ktoś, wreszcie ktoś, kto nie czuje, że zasięgi dają mu monopol na rację. A ja w ogóle uważam, słuchajcie, że y, piłkarze mają dużo y, do stracenia. Oczywiście ludzie z pierwszych stron gazet też zawsze mają dużo do stracenia, ale... Y, akurat piłkarze, cholera jasna, no zobaczcie, oni się naprawdę nie wypowiadają na jakieś gorące tematy, bo po prostu się boją. Boją się, że, że kibice będą na nich psioczyli, boją się, że, nie wiem, trenerowi się to nie spodoba. Wydaje mi się, że oni mają po prostu dużo do stracenia i nawet jak jeździmy, słuchajcie, czy to na freak fighty, czy to na inne różne wydarzenia sportowe, to jakoś tak z piłkarzami zawsze jest na trudniej od nich coś wyciągnąć. Wydaje mi się, że oni mają z góry założone, im mniej mówisz, tym lepiej. Ile masz osób na Instagramie? Obserwujących nie? Tak. Parę milionów. Robert, parę dziesiąt? Aha. Nie macie realnej politycznej władzy, nikt tego od was nie oczekuje. Ale... No właśnie, i to jest y, ciekawe, bo tutaj y, Kuba Wojewódzki powiedział, nikt od was tego nie oczekuje, ale. Jesteście kimś, kogo ja mogę prywatnie nazwać gladiatorami popkultury. Możecie mobilować głowy fanów, którzy was podziwiają. To nie jest kuszące w imię dobra? Ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek posłuchał mnie. Bez względu na to, jak byłbym przekonany o swoich poglądach politycznych, mnie piłkarza, że, żeby oddał jakiś głos na danego kandydata, na daną partię mm -hmm. polityczną, bo Szczęsny tak napisał, bo to jest słabe. To znaczy, miej swoje poglądy mm -hmm. i głosuj. Nawet jak nie, partia... Nie, nie głosuj poglądami Szczęsnego czy landowskiego. Nie zrobił tego chyba żaden zawodnik polskiej reprezentacji. Nigdy nie wypowiedział się publicznie na temat tego, co się działo przez 8 lat w naszym kraju, prawda? A, bo, wiesz, może też dlatego, że my wystarczająco dużo dostajemy po łbie za, za nasze występy, żeby, mhm. żeby jeszcze dostawać po łbie za nasze m, poglądy polityczne. No i tutaj chyba właśnie to jest to, o czym mówiłem, że Wojtek stanowczo mówi, że on po prostu nie chce się wypowiadać politycznie. Że oni jako piłkarze i tak mają za dużo na głowie i dostają po tej głowie dosyć często. No umówmy się, gra reprezentacji też o czym świadczy. Ale zauważcie, że nawet jak coś się dzieje w życiu danego piłkarza, to przecież wiecie, jak te media potrafią to wszystko rozdmuchać. Już nie mówię o tych imprezach różnego typu Piłkarz został przyłapany z piwem, czy to gdzieś z wódą, czy to gdzieś na jakimś melanżu i naprawdę robią się z tego setki artykułów, bo po prostu to się klika, bo piłkarze w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, w całej Europie i na świecie, po prostu są jak świeży dla mediów, więc po prostu oni kurczę nie chcą zabierać głosu w sprawach politycznych, które też przecież polaryzują prawda, społeczeństwo. Wydaje mi się, że to jest akurat okej okay w przypadku takich postaci, bo potem przejdziemy do Mbappé, i będę miał co, co innego do powiedzenia. Było o apelach Kyliana Mbappé w sprawie wyborów parlamentarnych we Francji. On zajął podczas mundialu jednoznaczne stanowisko wobec realnej groźby rządów skrajnej prawicy i nacjonalistów, prawie że faszystów. W skrócie poparł demokrację, bo jest obywatelem republiki. Dlaczego nasz kapitan tego nie zrobił? A wiesz, jakie ma poglądy polityczne? Słucham. A wiesz, jakie? Ma poglądy nie. Polityczne? Zatem... Ja też nie. Mhm. Ja wolę, żeby tego nie robił. Ja wiem, że ty jesteś przekonany, że jesteś zawsze po dobrej stronie mocy? Nie. Ja ale, z wątpliwości czerpię. A no, kiedy mówimy o polityce, my wszyscy uważamy, że mamy rację, tak? Co mnie obchodzi, co, co, co piłkarz ma do powiedzenia o polityce? Jakby... Pozwól piłkarzowi być piłkarzem? I tutaj akurat naprawdę y, zgadzam się troszkę i z jednym i z drugim, bo y, Wojtek powiedział bardzo ciekawą rzecz. Pozwól piłkarzowi być piłkarzem, więc ich będzie tym piłkarzem. Y, w Kuba wojewódzki mam do Mbappé i faktycznie było o tej sytuacji głośno, bo umówmy się, mówimy tutaj o ikonie, można powiedzieć, pub kultury, o kimś więcej niż piłkarz, bo taki Kilian Mbappé, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, to są takie pomnikowe postacie. Umówmy się, mimo że Kilian Mbappé jest tak młody, to we Francji jest traktowany jako Bożek y, Bóg. I faktycznie to jego Stanowisko w wyborach, które były, odbyły się niedawno we Francji, było bardzo znaczące, bo wpłynęły na, naprawdę na ruch, ten, ruch sondaży, które były przecież przed wyborami. I ja wiem, do czego pił Kuba Wojewódzki. Obecnie uważam, że zarówno Wojtek Szczęsny, jak i Robert Lewandowski w naszym kraju nie mieliby aż chyba takiego posłuchu jak czy to Mbappé, czy Messi, czy Ronaldo w Portugalii, Messi w Argentynie, czy Mbappé we Francji, albo po prostu nie chcą się mieszać w te sprawy. I ja to rozumiem. Wódzki chciał, żeby piłkarze meblowali swoim kibicom głowy. Chciał mianowicie dlatego, ponieważ z góry założył, że będą meblować w taki sposób, w jaki on lubi, żeby głowy były umeblowane, zgodny z jego własnymi preferencjami. Tutaj zobaczycie, że stano. Jakby wiecie, oni się różnią bardzo politycznie, prawda? Wiemy, po, po której stronie mocy jest Stan, wiemy, po której stronie mocy jest Kuba wojewódzki. Więc tutaj Stan oczywiście zarzuca Kubie, że on narzucił tą narrację, że ta, to, co on mówi, i to jego jakby poglądy są fajne. Bo powiedział wprost, czy, czy te oś, ostatnie 8 lat, wiemy co się działo przez 8 lat ostatnich w Polsce i kto rządził, wiemy też kto był głównym jakby patronatem finansowym kanału Zero, więc tutaj już zaczyna iskrzyć. Gdyby bowiem okazało się, że któryś z piłkarzy ma poglądy skrajnie niekompatybilne z poglądami Kuby Wojewódzkiego, to wtedy byłaby jazda w drugą stronę. Dlaczego on w ogóle śmie zabierać głos? Kto mu dał mandat do tego, żeby... Publicznie mówić ludziom, na kogo mają głosować, a na kogo mają nie głosować. Bo Kuba chciałby, żeby sportowcy robili za tubę, ale to miałaby być jego tuba, zgodna z jego poglądami. Cały czas, to widzicie, Stano podkreśla z jego poglądami, z jego e, wartościami, e, z jego przy, przynależnością polityczną. E, no, nie wiem, czy Kuba akurat miał to na celu, ale tutaj staną wyraźnie mu to wytyka i go zaczepia. Kuba, która wzmacnia jego własny przekaz. Ale wyobraźmy sobie, że istnieje jakiś ultra. Popularny piłkarz, nie magister Lewandowski i nieszczęsny, e, który mówi, tamci precz, ci precz, Polska dla Polaków, Ziemia dla Ziemniaków, wygłasza różne hasła, które dzisiaj nie są uważane za hasła, które można wygłaszać w przestrzeni publicznej. I zaczyna agitować, bardzo aktywnie agitować za opcją skrajną, której ani Kuba Wojewódzki nie lubi, ani większość Polaków nie, nie lubi, ale jest w tym skuteczny. Skąd pomysł Wojewódzkiego, że akurat. Tym piłkarze powinni się zająć. Skąd mu przyszła do głowy ta myśl? Przecież z całym szacunkiem dla zawodników. Nie wymaga jest ukończenie studiów wyższych. To jest historia yy, niedawna. Niektórzy te studia kończą w różny sposób. Tak, tutaj wiadomo, o czego chodzi Stanowiemy Wiemy tutaj w tym wywiadzie i Kędzielski ze Szczęsnym też był poruszony temat tych dyplomów. Chociażby Roberta Lewandowskiego, który rzekomo kupił. Wojtek go bronił, ale myślę, że do tego przejdziemy troszkę w innym odcinku. Skupmy się na tym, co mówi Stano. Ja myślę, że tutaj... Stano chodzi o to, że każdy piłkarz może wypowiadać się politycznie, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Kuba bardziej miał yy, tutaj na myśli olbrzymie postacie, czyli właśnie Mbappé, Messi, Ronaldo, i tutaj cały czas podkreślał rolę Roberta Lewandowskiego, bo myślał, że albo myśli, że Robert Lewandowski też być może ma taki wpływ na yy, jakby Polaków, co Kilian Mbappé we Francji, prawda? Nie wymagane jest ukończenie studiów wyższych, żeby być dobrym piłkarzem. I trzeba skończyć nie trzeba skończyć politologii, trzeba skończyć filozofii nie trzeba generalnie umieć nawet tabliczki mnożenia, żeby dobrze grać w piłkę. Dlaczego piłkarze mieliby być autorytetami w kwestii politycznej? Skąd taki pomysł w ogóle, drogi Kubo? Skąd ten pomysł? Dlaczego zakładasz, że Robert Lewandowski agitując agitowałby mądrze? A nie prowadził całego pokolenia na manowce? Tego nie wiemy, to fakt. Umówmy się, tego nie wiemy, bo to, że piłkarz powie, że ten napój jest dobry, bo jest dobry, nie oznacza, że nie jest dobry, tylko ktoś mu za to zapłacił. Tak samo, no, piłkarz, tak jak wszystko to tutaj w tym całej rozmowie stano podkreśla, powinien być piłkarzem, tak jak zresztą Wojtek Szczęsny to powiedział. Ale wydaje mi się, że niektóre postacie, które mają po prostu bardzo dużą popularność. Wymaga się być może od nich, żeby zajęły jakieś stanowisko w ważnej sprawie dla wszystkich. Kubo, kochany, od kiedy kompetencje są liczone w lajkach na Instagramie, w followersach na Instagramie? Kiedy to się zmieniło? W którym momencie zacząłeś prosić ludzi, którzy są popularni na Instagramie, żeby zmieniali politykę tego kraju? Akurat mamy aferę wokół reprezentacji Argentyny. Kuba wojewódzki może nie wiedzieć. To też jest ciekawe, słuchajcie, bo faktycznie wokół Enzo Fernandesa jest naprawdę gorąco. Być może zostanie w ogóle wyrzucony z Chelsea, zobaczymy. Chociaż może też wiedzieć, że to aktualni mistrzowie świata i podwójni e, mistrzowie Ameryki Południowej. Są więc najlepsi sportowo i mają najbardziej znanego zawodnika globu: Leo Messiego. Na Instagramie też potęga, większa niż polska. Tych lajków mają tyle, i followersów tyle, że mogliby. Całą Polskę obdarzyć. Tutaj się zgadzam, że faktycznie te wartości, słuchajcie, argentyńskich piłkarzy, szczególnie Ameryka Południowa, to są jakieś chore liczby. I Natalii Januszek nawet. No i w czasie świętowania reprezentacja Argentyny, piłkarze reprezentacji Argentyny pod przewodnictwem Enzo Fernandeza, piłkarza Chelsea, zaczęli śpiewać piosenkę, która zaczyna się od słów: Słuchaj i wiedz, są Francuzami z paszportu i grają we Francji, ale wszyscy pochodzą z Angolii. Lubią sypiać z transami, a Mbappé jest skur. Ich matki są Nigeryjkami, a ojcowie Kameryńczykami, ale według paszportów wszyscy są Francuzami. No i to jest, słuchajcie, bardzo mocny kontent. No, można powiedzieć, że rasistowski, więc wydaje mi się, że Enzo Fernandez w, w Chelsea nie będzie miał łatwo i na pewno nie ma łatwo. Tym bardziej, że jeszcze zaczepił Kliana Mbappé. Można by to uznać za meblowanie głów swoim fanom i naprawdę proaktywną postawę ob obywatelską. Natomiast nie jestem przekonany, czy o akurat taką postawę obywatelską chodzi Kubie Wojewódzkiemu, bo. Myślę, że nie. Myślę, że raczej Kubie o to nie chodzi, ale nie wiem, co mu w głowie siedzi. Ten przekaz jest zupełnie inny niż przekaz Kyliana Mbappé, którym on aż tak bardzo się zachwycał. Może więc jest to broń obosieczna. Może zachęcanie piłkarzy, żeby tak chętnie wyrażali swoje opinie, może skończyć się dwojako. Może się okazać, że na jednego Mbappé przypada dwóch piłkarzy, którzy mają zupełnie inne poglądy na świat i na otwartość granic, na demokrację. No tak, bo zobaczcie, właśnie, to są dwa, dwie zupełnie inne jakby ścieżki. Enzo Fernandez zadeklarował się, do czego się zadeklarował, a z kolei, wiadomo, Mbappé wprost przeciwnie, także dwa zupełnie obce sobie obozy, ale kurczę, no wydaje mi się, że Fernandez przesadził Enzo i to zdecydowanie, błagam was. Zaraz będzie, że nie. Jest to możliwe, prawda? Więc, drogi Kubo, zastanów się, czy akurat od piłkarzy chcesz wymagać tego, żeby kierowali milionami fanów we wskazanym przez siebie kierunku, bo mogą. Ten kierunek wskazać zupełnie inny niż sobie to w tym momencie wyobrażasz. No tak, bo tutaj chodzi Krzysztofowi cały czas o to, że przecież Kuba jasno deklaruje jedną stronę i że wszyscy będą szli w tą stronę, a tutaj, właśnie Krzysztof, akurat tutaj celnie wypatrzył Enzo Fernandesa, który mówi wprost przeciwnie, czyli że w tą drugą stronę, czyli że wyzywa, jakby. I naprawdę mistrz świata, i taki wysoko ustawiony piłkarz w Chelsea, mówi takie słowa, przecież też ma w Chelsea czarnoskórych kumpli. Więc wydaje mi się, że jemu łatwo nie będzie, ale akurat tutaj celne spostrzeżenie stana, i tutaj no, punkt dla niego. Chyba, że jest jeszcze inaczej. Chyba, że piłkarze mają zabierać głos, ale tylko pod warunkiem, że zgadzają się z kubą wojewódzkim, że wcześniej przeprowadzi się jakiś test wielokrotnego wyboru, na przykład. I jak zaznaczą. Wystarczająco dużo właściwych odpowiedzi, to wtedy będą mieli dopiero prawo do tego, żeby wygłaszać swoje opinie. Tony Cross bardzo lubi polityczne deklaracje. Bardzo... To jest też ciekawa opcja z Tonim Crossem, na pewno do tego Krzysiek zaraz nawiąże. Wiemy, że Tony Cross, przecież Niemiec z pochodzenia i tak dalej, ostatnio powiedział dość mocno w słowach, że on w Niemczech mieszkać nie będzie i bardzo zmienił swoje zdanie, które wygłosił parę lat temu. No ale może posłuchajmy. Bardzo często wypowiadał się o tym, że podoba mu się w Niemczech ta polityka otwartych granic, że podoba mu się to, jak wielu nowych przybyszów przybyło do Niemiec, jak się asymilują. Fakt faktem, słuchajcie, no w Niemczech teraz jest tragedia, no umówmy się, dzieje się to samo, co już w Francji. Wszystko ma swoje granice. Ja zawsze uważam, że nic nie jest czarne, jakby, chociażby jakby to nie zabrzmiało, i nic nie jest białe nawiązując do tego tematu, że wszystko trzeba wygraniczyć. Jeśli czegoś jest za dużo, czyli w przypadku tego, co dzieje się w Niemczech, no to to się wszystko wszystko rozpierdoli. To jest piękne, że jesteśmy tacy gościnni jako Europejczycy, że Niemcy są tacy gościnni. Tylko jak przyszło, co do czego to udzielił wywiadu? że po karierze zostaje w Hiszpanii, bo jakoś tak bezpiecznie, bo ma córkę, która ma 7 lat i jak będzie miała 14, będzie miała wyjść na ulicę, to on woli, żeby to była ulica hiszpańska, a nie niemiecka. Czyli bardzo chętnie deklarował, myślę, że... Te wszystkie hasła, które są bardzo bliskie Kubie. Znowu zaczepia Kubę pod względem jego wartości i przede wszystkim politycznych i tego, komu on jakby chciał przynależeć. I cały czas zaczepia tutaj staną Kubę Wojewódzkiego. No, widać, że panowie się bardzo różnią w tej kwestii i widać cały czas, jak ja to powtarzam, że na każdym kroku podkreślają, kto jest po której stronie. Nie wiem, czy to dobrze dla obu panów, ale tak, taką przybrali maskę. mi się wydaje, że Kuba Wojewódzki to już od zawsze miał jedną stronę emocy. No Natomiast jak już je zadeklarował, to uciekł. Szesty generalnie powinien się wstydzić. Powinien się wstydzić po pierwsze dlatego, że nie agituje, a po drugie dlatego, że na adresie reprezentacji Polski miał znaczek Orlenu. No i Kuba Wojewódzki go zapytał, czy nie miał moralnego kaca, że ten znaczek Orlenu tam się znajdował. Myślę, że piłkarze mają bardzo... Yy... Ograniczone, ograniczoną możliwość mówienia o sponsorach. Pamiętam, było już parę razy tak, że przecież sponsorzy bardzo oburzali się na Polski Związek Piłki Nożnej, że na przykład nie chce występować w danej reklamie danego produktu Robert Lewandowski, który jak wiemy jest najlepszym naszym polskim piłkarzem i zdecydowanie najlepszy marketingowo. Ale Robert Lewandowski zaznaczał sobie w podpunktach, że on po prostu nie chce reklamować rzeczy, które mu się do końca nie podobają, a to z nie podobało się sponsorom. Także jak widzicie, też nie chcą. Zabierać piłkarze głosu w tak ważnych kwestiach, ale jeśli oni już mają występować w danej reklamie danego produktu, który im się nie podoba, no to nie chcą w nim występować. Proste. O dziwo, ten pyskaty szczęsny w ogóle się tego nie wstydził. Widzę, że nie masz y, obiekcji i, 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 i obaw, żeby rozmawiać o trudnych rzeczach, a nigdy nie mieliśmy okazji tak pogadać, i boję się, że dziennikarze też się trochę boją zadawać takie pytania. To ja je zadam. Miałeś kiedykolwiek. Jakiekolwiek przejawy etycznego kaca nosząc na piersi logo Orlenu obok naszego orzełka? Jestem ciekaw, czy ktoś z Was miałby problem z tym, że logo Orlenu jest noszone na Twojej koszulce. Błagam Was, dostajesz kasę i to ogromną kasę za to, że Twój sponsor, główny sponsor Twojej drużyny jest Twoim sponsorem, więc raczej nie kręcisz nosem, kto jest obecnie właścicielem tego Orlenu albo kto... I co przeznacza na to pieniądze? Umówmy się, Orlen sponsoruje tak naprawdę połowę polskich drużyn. także... Nie. Jednego kasa, jakiego w życiu miałem, związanego z tym, co nosiliśmy na koszulkach, mhm. był bardzo źle wymyślany plan e, na temat włożenia loga reprezentacji Polski, a, a usunięcia orzełka. Co to jest w ogóle zapytanie? Co to jest w ogóle za pytanie? Jeszcze ten cały wstęp, e, z którego wynika że tylko Kuba Wojewódzki ma odwagę takie pytanie zadać, a wszyscy inni dziennikarze o to nie spytają, bo nie mogą, bo są... Splątani, bo są skorumpowani. Ale... Ja myślę, że tutaj akurat Kubie Wojewódzkiego nie chodziło to, tylko chodziło o to, że po prostu między piłkarzami a dziennikarzami jest taki ogromny dystans, że każdy, może nie każdy, ale większość dziennikarzy po prostu boi się faktycznie zadać tak trudne pytanie piłkarzowi, jeszcze takiemu jak Wojtek Szczęsny, czyli ma, który ma ogromną pozycję. No, wydaje mi się, że o to chodziło, a nie o to, że Kuba Wojewódzki myśli, że dziennikarze są połączeni i poplątani z Orlenem. Albo cokolwiek innego, ale on jedyny Odważny spyta, czy nie miałeś kaca moralnego wychodząc z logotypem Orlenu? O rany! No ja, mnie się wydaje, że inni dziennikarze nie spytają o to z innego powodu, bo to jest kretyńskie pytanie. A mi się wydaje właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, że to nie jest do końca kretyńskie pytanie, bo ono jest faktycznie źle być może sformułowane, bo od razu zaznacza, że twój sponsor jest zły albo że robi coś złego, ale wydaje mi się, że tutaj Kubie bardziej chodziło o to, że on jako mając taką pozycję jakby w dziennikarstwie, mając taką pozycję w internecie, w showbiznesie, jest w stanie zadać Szczęsnemu takie pytanie i tego się po prostu nie boi, bo większość dziennikarzy bałaby się, by Wojtek Szczęsny się na nich przede wszystkim nie obraził, takie pytanie. Ale jeśli jest podszyta taką insynuacją, że inni nie spytają dlatego, bo mają w tym interes, żeby nie spytać, to można przecież tą insynuację odwrócić. Czy Kubał Wojewódzki pyta dlatego, bo reklamował stację Cirkul K? Oczywiście, fakt, faktem tutaj stano. Dobra zaczepka w stronę Kuby. Wiemy, że przecież Wojewódzki reklamuje, reklamował konkurencję Orlenu, czyli Cirkul K. Ciekawe, czy gdzieś tam przez głowę Kuby przeszło coś takiego, żeby wbić szpilkę Orlenowi, ale akurat cholera jakoś mi się nie wydaje, żeby tak było, ale trzeba przyznać, że celna uwaga ze strony Stana. Stworzyć taką teorię, że to pytanie padło, bo. Kuba Wojewódzki zarabia pieniądze e, u konkurencji Orlenu. Można? Można. można. Czy jest to zasadne? Pewnie nie. Uważam, że pewnie, pewnie nie dlatego spadło. to pytanie padło. Ale... No i tutaj faktycznie stanął jednak e, mówi to, co powiedziałem przed chwilą, także też się tutaj z nim zgadzam. I chyba sam wyczuł, że Kuba Wojewódzki raczej nie poszedłby tak daleko, żeby antyreklamować konkurencję firmy, której reklamuje, prawda? Uważam też, że było niesprawiedliwe i równie niesprawiedliwie i równie łatwo można odpowiedzieć. Równie chamsko można odpowiedzieć. Ale rany Orlen to jest jedna z największych polskich firm. To prawda, Orlen to jest jedna z największych polskich firm, ale umówmy się, za czasów pana Obajdka wszyscy wiemy, co stało się z Orlenem i gdzie te wszystkie pieniądze, albo chociaż i szczęść, i jakie ogromne są te pieniądze, odparowały do Arabii Saudyjskiej. Jedna. Z najważniejszych polskich firm. Perła w koronie polskiej gospodarki. Fil, firma, która się rozrasta. Ekspansja na Europę. I my mamy się wstydzić tej firmy, przecież ona istniała i będzie istnieć bez względu na to, kto będzie rządził w Polsce. Zgadzam się tutaj, no firma istniała będzie istnieć i też przede wszystkim będzie sponsorowała polski sport. I chyba tutaj to wszystko jest najważniejsze, bo umówmy się, Orlen naprawdę jest potęgą, jeśli mówimy tutaj o polskich firmach i też wydaje ogromne pieniądze na sponsorowanie polskich sportowców. To jest chyba największy plus tej firmy. Bez względu na to, kto będzie jej prezesem. To jest firma, z której powinniśmy być dumni. Być dumni z tego, że zarabia, że sobie radzi na trudnym rynku. Wstydem ma być noszenie logotypu Orlenu przez piłkarza reprezentacji Polski. Wstydzić ma się cała reprezentacja olimpijska. Robert Kubica ma się wstydzić. Bartek Marszałek ma się wstydzić wszyscy polscy sportowcy, którzy współpracują z Orlenem, a to jest największy mecenas polskiego sportu. Wszyscy mają się wstydzić. Tak, faktycznie, to jest, yy, tak jak powiedziałem wcześniej, ogromna firma, która sponsoruje I nie tylko polskie drużyny. Słuchajcie, bo ostatnio oglądałem ligę mistrzów piłkarzy ręcznych i tam Orlen jest głównym sponsorem drużyny THW Wukil niemieckiej, także też mnie to trochę zaskoczyło. I przecież Orlen był też sponsorem. Yy. Alfa Romeo w Formule 1. Nie wiem jak do tego doszło, ale tak było. Bo Kuba tak uważa, bo Kuba woli zjeść kod Doga z Circle K i takie pytania będą padały, e, i jak sobie z nimi radzić w ogóle? Szczęsny sobie poradził doskonale, ale nie każdy sportowiec sobie poradzi doskonale. Jak taki stary wyga dziennikarski jak Wojewódzki zacznie go dociskać. To prawda, akurat Wojtek Szczęsny jest gościem, który radzi sobie w takich sytuacjach bezproblemowo, no ale mówmy się, mówimy o jednym z najlepszych polskich reprezentantów w historii, jednym z najlepszych polskich bramkarzów w historii, a przede wszystkim gościu, który. Akurat Wojtek Szczęsny rozmawiać potrafi, wydaje mi się bardzo inteligentnym y, człowiekiem i gościem, który nie boi się trudnych pytań, a przede wszystkim nie boi się trudnych odpowiedzi, więc trafiła kosa na kamień. Dlaczego Wojtek Szczęsny miałby mieć kaca moralnego z powodu logotypu Orlen na dresie? Ja rozumiem, że kaca można mieć fizycznego, ale to po wypiciu. Czegoś, czegoś, co na przykład promował Kuba Wojewódzki. Oho, zaczyna się, słuchajcie. Tutaj na pewno jest odbitka w stronę Bóg i wielkiej afery z Januszem Palikotem. Nie wiem, czy y, pamiętacie współpracę Janusza Palikota z Kubą Wojewódzkim i to, y, co stało się potem z tą firmą. Można mieć kaca moralnego, ale na przykład po czymś, do czego zachęcał do inwestowania Kuba Wojewódzki. No. Tysięcy złotych i jedna butelka. To jest dźwięk z wideo. Astrowódko statyka. <laughs> PIX in Spain! Tak, tam widzę. Podstawy do tego, żeby mieć kaca, i fizycznego, i moralnego ale tutaj... No, a więc jednak mocny przytyk tutaj Stana w stronę Kuby kolejny. Wytknął mu, że wiele osób zainwestowało i straciło pieniądze w to, co promował i tutaj akurat fakt, oczywiście Wojewódzki się odciął od Janusza Palikota i mówił, że sam Janusz Palikot go oszukał. Zdziwił się też Wojewódzki, że Szczęsny przyjąłby odznaczenie od prezydenta. Mało tego, przyjąłby i by się cieszył, że został odznaczony. Żonglowałby piłką, gdyby sobie prezydent tego zażyczył. Tutaj fragment. Przyjąłbyś Order od Andrzeja Dudy i żonglował piłką w pałacu prezydenckim, jak trochę taki wy, wy, wynajęty A... Cyrkowiec? Tak. Ciekawe, słuchajcie, wiemy, że akurat z prezydentem Dudą też jest dosyć duży problem. Wiemy o jego przynależności politycznej i wiemy też, gdzie zaczął się kanał Zero. Przecież zaczął się u prezydenta Dudy i w pałacu prezydenckim, kiedy to Stano, i, i Mazurek byli przecież w pałacu prezydenckim robiąc rozmowę z prezydentem Dudą, o której było też głośno. Mówiłeś to? Tak. Prezydent jest mój i koniec. Nieważne, czy, 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 czy się zgadzam z jego poglądami, czy nie. Jak, jakby mi prezydent zaprosił i mi dał order, a ja bym czuł, że na ten order zapracowałem, przyjąłbym order i żonglował jak Robert Lewandowski. Zgadzam się tutaj w 100% z Wojtkiem Szczęsnym. Jednak prezydent, słuchajcie, to jest prezydent. Jeśli dostajesz zaproszenie do prezydenta, wydaje mi się, że powinien się przyjąć. Prezydent przede wszystkim to jest prezydent wszystkich Polaków. Przynajmniej tak być powinno. W tym wywiadzie nie tylko obronił każdy rzut karny, ale on jeszcze za każdym razem złapał piłkę w ręce i strzelił go las kontry. Co fragment, kiedy jakieś sidła zostawił na niego wojewódzki to w te sidła wpadał Wojewódzki. Tylko widzicie, tutaj stanu też jakby staje po, z kolei po swojej stronie mocy. Czyli broni Wojciecha Szczęsnego, bo obronił Andrzeja Dudę albo prezydenta. No dobra, ale prezydentem jest Andrzej Duda. Więc broni Szczęsnego dlatego, że obronił Andrzeja Dudę. A wiemy, że nie wszyscy odpowiedzieliby tak na to pytanie. Powiedzieliby, że od takiego prezydenta byłoby wstyd cokolwiek przyjąć. Takie są fakty. I to była fantastyczna odmiana. W tym podzielonym społeczeństwie Wojciech Szczęsny pokazał się jako ktoś, kto łączy, a nie dzieli. To fakt. Most pomiędzy różnymi obozami. Człowiek, który jest ponad tę całą plemienność, który wychodzi na boisko po to, żeby dać radość wszystkim Polakom, a jak mecz się kończy i siada przed mikrofonem, to nie chce tej radości im odbierać. Ktoś, kto żyje własnym życiem, nie żyje życiem innych i nie chce nikomu meblować. Głów. Jezu, jaka to jest odmiana po tej, po tej kurdej szatan, po tych wszystkich innych ludziach, którzy... W każdym temacie są najmądrzejsi. Widzicie, tutaj też y, stano zabiera, y, zabiera, jakby głos w sprawie kurdej szatan, i mówi, że ona powiedziała głupotę, złe. Wiadomo, oczywiście, każdy też myśli inaczej. Wiemy, że tutaj chodzi o granice, wiemy, że tutaj chodzi o imigrantów, wiemy o to, co tam, o co tam chodzi. Wszyscy doskonale y, to pamiętamy, ale stano cały czas też stoi, stoi sztywno po swojej stronie mocy. On nie jest tutaj neutralny. I w każdym temacie czują. Ogromną potrzebę przekonania nas, że musimy być tacy jak oni, bo w innym wypadku jesteśmy niewłaściwi, nieprzyzwoici, źli, niemoralni. Jesteśmy ciągle przez nich oceniani, a oni są wyżej, my jesteśmy niżej, i się zastanawiają, czy nas dopuścić do tego swojego elitarnego grona? Czy zasługujemy na to, żeby być w elicie? I nagle Wojciech Szczęsny, który mówi, kim ja jestem, żeby decydować. Tutaj akurat w Staną faktycznie podkreślił to, jak Szczena sobie świetnie poradził w tym wywiadzie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no Wojtek Szczęsny to też, słuchajcie, nie jest facet z pierwszej łapanki i ja doskonale wiem, że on doskonale wie, co powiedzieć w danej sytuacji, bo po prostu jest starym wygoł też w tym biznesie, w show biznesie, a przede wszystkim Wojtek nigdy nie gryzł się w język, pewnie nie będzie się gryzł w język i zawsze mówi to, co my i tutaj do Wojtka top. Wreszcie ktoś, kto rozumie, że od lajków na Instagramie nie przybywa szarych komórek i ta popularność nie daje wiedzy. Wreszcie ktoś, kto jednak stoi twardo na ziemi, e, po prostu normalny typ w tym coraz bardziej nienormalnym kraju. Niestety tak to już jest, że głupi nie mają... W tym coraz bardziej nienormalnym kraju, słuchajcie, tutaj staną też mocno, mocno, mocno. Wątpliwości to ci mądrzejsi nie mają, więc za chwilę pojawi się inny rozmówca o Kuby Wojewódzkiego, głupi, który wątpliwości mieć nie będzie i będzie nam właśnie meblował głowy, będzie mówił, co jest dobre, co złe, czego należy się wstydzić, czego nie należy, czym jest dobro, będzie wiedział na 100% bez żadnych... Wątpliwości. Tu mi się trochę nie podoba, że Stano powiedział też, że następny rozmówca, który jednak poszedłby na ustępliwości wojewódzkiego, jest z automatu głupi, bo ma takie same poglądy jak Kuba Wojewódzki. Czyli tutaj Stano też podkreśla, Zresztą, co z jego rozmowy wynika, że ten rozmówca, który jakby przytarknie wojewódzkiemu i, i będzie po tej, po tej samej stronie mocy, jakkolwiek ktoś zabrzmi, to jest z automatu głupi. A być może chodzi mu o to, że po prostu będzie chciał narzucać swoje poglądy polityczne, swoje poglądy moralne, bo ja wiem, że staną do końca, to o to tutaj w tym wszystkim chodzi, ale gdzieś te podteksty cały czas są. I wtedy można sobie po prostu przypomnieć Wojtka. Wyluzowanego Wojtka, który ma na to wszystko wywalone i chce żyć własnym życiem, i nikogo nie chce zmieniać na swoją modłę. Ja też, słuchajcie, nie chcę nikogo zmieniać, też chcę mieć wywalone, ale też chcę mieć taką pensję jak Wojtek Szczęsty. To naprawdę jak wpuszczenie świeżego powietrza e, do tego pokoju pełnego celebrytów. Stan nie lubi celebrytów, a sam nim jest, chyba. A na koniec chciałem pokazać kubie wojewódzkiemu zdjęcie Paulo Di Cagno, piłkarza, który. Nie bał się wyrażać swoich poglądów politycznych, na przykład w taki sposób, jak rozumiem, to jest dokładnie to, czego Kuba Wojewódzki oczekuje od wszystkich sportowców na świecie. Oczywiście wiemy, że Wojewódzkiemu nie do końca o to chodziło, ale stanu uwielbia wbijać szpilki, no i tutaj wbił kolejną szpilę w Kubę Wojewódzkiego. No to, nie, no umówmy się, stan to jest też inteligentny gościu. No a teraz, oczywiście, reklamy, bo my się reklam nie wstydzimy i logotypów się nie wstydzimy. Ale my się, słuchajcie, nie wstydzimy, bo za dużo ich jeszcze nie mamy, więc na ten moment. Yy pewnie kończymy. Dajcie znać, co myślicie? Po której strony mocy jesteście? Chociaż nie, nie po której stronie mocy jesteście. Nie jesteście po żadnej stronie mocy, bo przecież sport i polityka to, to po prostu powinno być oddzielone wielką, grubą kreską. Ale być może z kim się bardziej zgadzacie? Czy bardziej z Krzysztofem Stanowskim, czy bardziej z Kubą Wojewódzkim, który faktycznie nieco przesadził w niektórych momentach w tym wywiadzie, a Wojtek Szczęsny wspaniale sobie z tym poradził. Czekam na wasze komentarze, bo też czytam komentarze w kanale Zero. Tam też słuchajcie, te komentarze są niektóre bardzo głupie, ale chyba już do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że te komentarze zazwyczaj są niestety głupie populistyczne. E, brawo Wojtek, zgasiłeś peta na przykład, albo Wojtuś jak szef zachował się u tego propagandzisty. E, także widzicie, ja na przykład powiem wam szczerze, że bardzo szanuję pracę Kuby Wojewódzkiego. Uważam go za jednego z najlepszych polskich dziennikarzy e, i tego zdania nie zmienię. To jest gość, który naprawdę fantastycznie radzi sobie w rozmowie z drugim e, rozmówcą, ale faktycznie tutaj nieco e, przesadził, ale czytam te dane. Dalej komentarze. Powinniśmy się wstydzić za wojewódzkiego. Brawo Stan za komentarz. No, widzicie, czyli to znowu takie wrzucanie jednego worka do obok drugiego worka i to chyba się nigdy nie zmieni, więc wydaje mi się, że chociaż fajnie, że Wojtek Szczęsny tak świetnie sobie z tym wszystkim poradził. Słuchajcie, bardzo dziękuję za ten odcinek. Zrobiliśmy coś nowego na tym kanale. Mam nadzieję, że to będzie początek czegoś nowego i takich formatów będzie więcej. Ja się z wami żegnam. Cześć!